skłusza Redeko. www.redeko.pl. Piątek, 16 grudnia, wyjątkowy dzień dla wrocławskich biegów. Uroczyście przedstawiono plan na 2017 rok. Odbędą się półmaraton i maraton, a podczas tej drugiej imprezy rozegrane zostaną przy okazji Mistrzostwa Europy Masters. To, iż Wrocław po raz drugi jest organizatorem Mistrzostw Europy w bieganiu, które jest bardzo, ale to bardzo popularne, obecnie najbardziej popularnym sportem masowym w Polsce, to tak naprawdę jest zasługa nie nawet 2 lat, a 35 lat tak naprawdę, dlatego iż już dyrektor Danielak rozpoczął tą piękną kartę wrocławskiego biegania. Ja mogę tylko kontynuować i cieszę się, że te nasze działania zostały zauważone nie tylko w Polsce, ale także w Europie, że powierzono nam, bo to wielki honor i zaszczyt oczywiście organizować Mistrzostwa rangi europejskiej w naszym Wrocławiu. Tym bardziej w 2017 roku, kiedy Wrocław oprócz naszych Mistrzostw Europy będzie miał wielką imprezę, jaką jest The World Games. Szef organizacji, która przyznaje prawa do biegów Mastersów, nie krył radości, że najbliższe Mistrzostwa Europy trafiły właśnie do Wrocławia. Dlaczego akurat wybór padł na stolicę Dolnego Śląska? First of all, Wrocław Marathon is well known in Europe. Po pierwsze, wrocławski maraton jest znany w Europie. W mieście jest i maraton, i półmaraton. Dobrze, że zwrócono też uwagę na Mastersów. Grupa ponad 60-latków jest również bardzo szeroka i biega. Ludzie wiedzą teraz, że by być w formie i by być zdrowym, można na przykład biegać. I ludzie biegają. Podnoszą tym samym jakość swojego życia. Organizatorzy wrocławskich biegów nie mieli łatwo, by przekonać federację do zaufania miastu. Zaważyła nie tylko jakość organizacji wrocławskich biegów, ale też liczba startujących biegaczy i ciągły rozwój. Tak jest właśnie we Wrocławiu. Europa widzi, że tak naprawdę ogólnie polski rynek jest obecnie najsilniej rozwijającym się rynkiem biegowym w Europie, bo zarówno w Niemczech, jak i we Francji widzimy pewną zadyszkę już. Nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych, gdzie na świecie ona była jakby prekursorem, natomiast widzimy ostatnio, że coraz jakby się ten rynek może trochę przede wszystkim imprez biegowych kurczy. Natomiast to ciekawostką jest, że Wrocław rywalizował z innym miastem z Polski o tytuł przyznania Mistrzostw Europy, bo rywalizował z Poznaniem, który także wysunął swoją kandydaturę. My się cieszymy, że ta praca, która ostatnio przez kilka lat razem mojego całego zespołu ze wsparciem dyrektora Danielaka została zauważona w taki sposób, że to nam właśnie powierzono. Mistrzostwa Europy Masters odbędą się przy okazji wrocławskiego maratonu. Teraz nie ma sensu organizować 2 oddzielnych imprez, ale dodajmy, że to pierwszy taki przypadek w historii, że mastersi będą biegać o medale włączeni do udziału z innymi biegaczami. Maraton integruje. To nie jest rozsądne, by dzielić biegaczy na starszych i młodszych. Poza tym bardzo duży kłopot i wyzwanie to, by zrobić bieg tylko dla mastersów, także z powodów finansowych. Sporo ludzi będzie śledzić bieg we Wrocławiu i tych, którzy będą kibicować mastersom i pozostałym biegaczom. Gęstwa liczy, że rok 2017 będzie wyjątkowym dla wrocławskich biegów. Mamy nadzieję, iż ten półmaraton, który nowym w 2017 roku oraz maraton będzie finiszował na Stadionie Olimpijskim, stanie się naprawdę wielką imprezą nie tylko właśnie na rynku tutaj dolnośląskim, ale także polskim, a europejskość mamy nadzieję pozwoli, żeby już co roku do Wrocławia przyjeżdżała coraz to większa rzesza obcokrajowców. Na tegorocznym maratonie mieliśmy zawodników z 32 krajów, natomiast mamy nadzieję, że będzie wzorem choćby maratonu nowojorskiego, co nam się marzy, żeby byli przedstawiciele ze 100 krajów. Trzymamy kciuki. Półmaraton, dodajmy, odbędzie się 17 czerwca. Maraton z Mistrzostwami Europy Masters jest planowany na 10 września. Nowe centrum skłusza Redeko. www.redeko.pl